mam otopowe zapalenie skóry. Swędzi mnie i piecze. Ania ma atopowe zapalenie skóry, jest alergikiem. Rodzice Ani, kupując mieszkanie, bardzo się postarali o to, żeby mieszkanie i oczywiście pokój Ani były dostosowane do jej potrzeb. Czy generalnie staraliśmy się zwracać uwagę na wszystko, tak? Czyli podłogi, tynki, ściany. Staraliśmy się dobierać materiały i sposób wykończenia taki, który jak najmniej uczula, tak? Czyli lakiery i farby, które są antyalergiczne, podobnie z innymi chemikaliami, które są pod spodem. Różnie z tym bywa, ale generalnie w większości przypadków się udało. W pokoju Aniu znaleźliśmy kilka przedmiotów, które no, nie powinny się znajdować w tym pokoju na pewno. Pierwsza z nich jest dywan. Dywan gromadzi bardzo dużo kurzu i roztoczy. Na łóżku, tak jak tu widzimy, znajduje się pled. Kolor tego pledu nie jest najlepszy. Wszystkie ciemne kolory zawierają barwniki, które mogą też alergizować. Na oknie u Ani znajdowało się wiele różnych przedmiotów. Drobnych muszelek, kamyczków, które dzieci, wszystkie dzieci lubią gromadzić. Ale nie mogą one stać, tak jak u Ani, w otwartych przedmiotach, ponieważ są również zbiorowiskiem kurzu. Ania ma również kwiatki. Kwiatki są fajne, rozweselają pokój. Niestety kwiatki Ani mają listki, które bardzo łatwo zbierają kurz. Z takimi małymi włoskami. Dobrze by było wymienić je na jakieś, które łatwo umyć. Łóżko, które rodzice wybrali dla Ani, składa się z bardzo dobrych materiałów, z litego drewna. Jest odpowiednio polakierowane właściwym lakierem. Natomiast niestety konstrukcja łóżka nie jest korzystna. Dotyka ono do ziemi, co uniemożliwia sprzątanie pod łóżkiem. Również sporo przedmiotów zostaje w pudełkach, które ciągle są otwarte. Te przedmioty nie powinny tutaj się znajdować. Są również zbiorowiskiem kurzu. Jesteśmy w pokoju Ani po zmianach. Dokonaliśmy tutaj kilku istotnych zmian, nie tylko estetycznych, co widać za nami w tle, ale też istotnych dla jej zdrowia. Pierwszym z mebli, które wymieniliśmy, jest łóżko. Obecnie ma przestrzeń pomiędzy podłogą a ramą łóżka taką, że łatwo można odkurzać bądź zamieść to, co się tam zbiera. Nie tylko rama łóżka została zmieniona, ale również to, co jest w nim w środku. Materac składa się z pianki. Pianka jest środowiskiem, które nie pozwala roztoczom na rozwój. Ten piankowy materac pokryty został dodatkowo pokrowcem z materiału, z którego zresztą zrobiona jest też kołdra. Jest to materiał zawierający srebro. Srebro nie pozwala na rozwój bakterii, grzybów i pleśni. Nie zrezygnowaliśmy z obecności pluszaków, pomimo że są zbiorowiskiem kurzu i roztoczy, ale dziecko musi mieć coś, co może przytulać, a takich roztoczy możemy łatwo się pozbyć, zamrażając miśka na jedną noc. Tylko tyle, że miś obecnie będzie siedział na półeczce, a nie z Anią w łóżku. Zamontowaliśmy Ani półeczki, o których marzyła. Na tych półeczkach będzie mogła sobie położyć przedmioty, które są jej potrzebne. Prawdopodobnie niedługo również książki, które zacznie czytać. Z tyłu zmieniliśmy kolor. Zdecydowaliśmy się zmienić wnękę, rozjaśnić ten kawałek przestrzeni
I w środku tej wnęki umieściliśmy obrazek. Zdecydowaliśmy się na pomalowanie obrazka na ścianie, dlatego że nie jest najkorzystniejsze umieszczenie w pokoju alergika tapety. Klej do tapet czasami jest dobrym miejscem do rozwoju pleśni. Możliwe, że rozwiązanie, które przyjęliśmy, jest trudniejsze, ale na pewno przyjaźniejsze, bardziej przyjazne dla alergika. Farby, które zostały użyte do pomalowania tej wnęki, jak również do wykonania rysunku, są farbami ekologicznymi, wykonanymi zupełnie, całkowicie z naturalnych składników, z kredy, wosku pszczelego i oleju. Na pewno nie będą wpływały niekorzystnie na zdrowie Ani. Z podłogi zniknął dywan. Zamiast niego znaleźliśmy dla Ani bardzo fajną rzecz. Takie ładne, kolorowe krążki, które po pierwsze są fajnym elementem dekoracyjnym. No, można na nich siedzieć, można na nich się bawić. Kolejnym fajnym sprzętem jest fotelik. Po pierwsze jest dostosowany do dziecka w wieku Ani, tak że kręgosłup Ani nie będzie się krzywił, a po drugie ma bardzo istotne elementy. Elementy, które są wykonane z plastiku. Dla Ani jest to bardzo ważne, bo Ania ma alergię kontaktową na nikiel. Dodatkowo dokupiliśmy dla Ani półeczkę, w której mogła schować wszystkie przedmioty, które stały obok w plastikowych pudełkach. Również zmieniliśmy kwiatuszki na takie, które można łatwo umyć. Sądzimy, że zmiany, które zaszły w pokoju Ani, pozwolą jej na wspaniałe funkcjonowanie. Myślę, że jasne barwy, które dominują teraz w pokoju Ani, też znacznie poprawią jej samopoczucie. A jak wiadomo, pozytywne nastawienie i dobre samopoczucie dziecka również bardzo dobrze wpływa na stan skóry, co jest bardzo ważne. Pokój jest teraz bardzo łatwy do utrzymania w czystości. Nie ma szuflad pod łóżkiem, które gromadziły pod sobą mnóstwo kurzu. Nie ma dywanu, który również był siedliskiem kurzu. Są wspaniałe pufy, na których dzieci będą mogły się bawić. Ania będzie z pewnością urządzała tam herbatki dla koleżanek.